Siema, tu Wiktor i dzisiaj zaprezentuję wojownicze żółwie ninja. Cześć, cześć Wiktor. Piąteczka, dobrze wyglądasz, moi drogi. Tak, dostaliśmy przesyłkę od firmy EPE, za co bardzo dziękujemy. I dzisiaj Wam zaprezentujemy nowość na naszym kanale. Cały zestaw, jak widzicie tutaj, jest tego sporo. Od tych zaszczepek do tego... Po taki wielki wóz bojowy od żółwi ninja, tak? Ale zobaczcie, Wiktor jest przebrany, moi drodzy, ma, jak to się nazywa, tonfa chyba, tak? Ta broń, jak się ją trzyma? Tak się trzyma, tak? Tonfa chyba się to nazywało, jak się nie mylę. I tutaj mamy drugi taki zestaw. To jest zestaw od Donatella, bo jak wiemy są cztery żółwie ninja, czyli Donatello, Rafael, Leonardo i Michelangelo, tak? I dodatkowo później są jeszcze mutanty, ale to będziemy Wam prezentować za chwilę. Przejdziemy może tak, tak jak Wiktorek powiedział, zaczniemy. Mamy takie saszetki, moi drodzy, plus 4 z minifigurkami kolekcjonerskimi. A nie da rady tego przerwać? Trzeba ciąć, tak? No to tniemy. I moi drodzy, zaczniemy od tych figurek. Zobaczymy, co to tutaj. Tak, pokaż tutaj. O! To jest żółw czerwony, czyli to będzie. To będzie Rafael. To jest cała zawartość. No, figurka, no tak, mini figurka kolekcjonerska. Jak Ci się podoba? Mam takie fajne te detale ma. Detali sporo i ma, tak. I fajnie to jest tak, że biegnie. I można, jest podstawka. Tak, czyli mamy Rafaela. Super, dobra. Co tam jeszcze mamy? Rafaela. Kolejny? Ach! Czyli powtórka. To będzie coś innego. Aj. Tu będzie. Aha, bo wyczułeś, co? Wyczułeś sobie. Co mamy? A ten to jest z nunchakiem, to jest Michelangelo. Tak jest, tak, zobaczcie. On jedzie na desce. Aha, on ma deskę, no tak, bo on też jeździ na desce. On jest troszeczkę mniejszy niż. On tylko na desce jeździł, tak. Dobra. Nieźle. A tą zaprezentujemy Wam, ten zestaw zaprezentujemy Wam w drugim, jak zrobimy krótkie cięcie, jak będziemy figurki rozpakowywać, to potem Wiktorek ubierzesz ten, co? To jest zestaw Donatella. Zawiera on też taką przypilkę, jak tutaj Wiktorek ma. Tylko tutaj jest w innym kolorze, w kolorze Donatella, tak? Kogo trafiliśmy teraz? Ojej, ale mamy pecha dzisiaj. Czyli mamy trzy takie i dwa takie. No trudno, moi drodzy. Teraz zaprezentujemy Wam zestaw figurek kolekcjonerskich. Mamy cały zestaw czterech żółwi. O, zobaczcie, tu możecie z tyłu zobaczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć figurek jest do zebrania z tej serii. A nie mamy z nich tylko dwóch. A nie mamy dwóch i nie mamy tutaj Splintera, czyli tego szefa od żółwi. Tak, i April O'Neil. Tutaj powiem szczerze, nie znam się. Ale mamy żółwie, także... Pokażemy Wam najpierw ich w pudełkach, potem żeby nie szeleścić, zrobimy sobie krótkie cięcie i zaprezentujemy Wam, jak oni wyglądają bez. Także Wiktorek, możesz je tutaj wszystkie teraz pokazać. Tak wygląda Leonardo. Tutaj mamy, o zobaczcie, techniczny czarodziej. To jest techniczny, Donatello techniczny czarodziej, a ten to jest spryciarz. Trickster, czyli one, te figurki mają sporo gadżetów, jak możesz zobaczyć, widzisz? O, ten to jest fajny, czyli to jest niesamowity siłacz. Ochłap mięso to jest, Wiktorku. Czekaj. O, mamy origami ninja, dokładnie, i mamy jeszcze tam dwa, trzy właściwie, bo tam jeszcze jest tam u góry jeszcze mamy. Zobaczcie, mamy jeszcze Michelangelo. O, ma też deskę, widzisz? On jeździ na desce, tak. Czyli ten jeździ na desce, no. I mamy Rafaela. Rafael, tak. O, ma, widzisz? Tolfę ma tutaj. Widziałeś, że on ma tolfę? A który jest twój ulubiony żółw? Jaki kolor? Czy jaka nazwa? Niebieski, czyli Leonardo. I to jest ten szef złych chyba. Baron Draxum. Także te, ile my ich tutaj mamy? 9 figurek. My sobie tutaj otworzymy i zaprezentujemy Wam za chwilę każdą z nich tak na szybko, a Wiktor w międzyczasie przebierze sobie zestaw z Donatello. Także widzimy się już za chwilę. No i tak jak obiecaliśmy, jesteśmy. Wiktor w kreacji Donatella. Donatella. Co tam masz? Maska od Donatella. Przypina.
czyli znak rozpoznawalny. Nowoczesny Boken. I nowoczesny Boken. Jak tym walczyć? Trzeba oglądać tutlesy, to wtedy się dowiecie. No właśnie, chyba dziabnął gościa. Dobra, moi drodzy, odpakowaliśmy mutanty. Tak, i mamy tak, mamy trzech tutaj. Ja wam zaprezentuję to może na pudełku. Tutaj mamy zestaw wszystkich złych mutantów i specjalności. Wszystko jest po polsku ładnie opisane. I na przykład, pierwszy to jest zmutowana świnia. Gatunek zmutowanej świni. Zwróćcie uwagę na detale. Czekaj, Wiktorku. Zobaczcie detale, jak on super wygląda. Brzuch ma, tak. Dodatkowo jest akcesorium. Co to jest? Co tu ma? To? To jest chyba, że on tak tym młotkiem bawi. Aha. Takie skały, i się wzburza ten młotek, który jest osobno. Mamy, przypięliśmy go tutaj, tak? Głową rusza? Tak. Głową rusza, rękoma rusza, obraca rękoma, tak? Także wielo. Tak. Tutaj. Dokładnie tak. A spróbuj go posadzić, czy on ma sztywno, na sztywno ma nogi? Nie, on nie będzie siedział, tak? No dobra, ale stoi tutaj nasz ten, to i trzy, to jest tak, to jest tutaj macie gatunek zmutowany bronią, jest tłuczek do mięsa, to jest tłuczek do mięsa, no w sumie tak wygląda, prawda? I nazywa się on Ochłap Mięson, także całkiem nieźle. Drugą postacią, moi drodzy, to jest Baron, czyli to jest szef tych złych i to jest, gatunek jest nieznany, a bronią są owadopodobne kreatury, czyli tutaj widzicie na przykład, przypięliśmy mu takie jakieś muchy. Tak, tutaj jakieś muchy, on też oczywiście rękoma kręci, ten tutaj mam jakieś, co to są, nietoperze chyba, ja prawda? Ja mam jakąś taką dziwną pelerynkę. Fajną pelerynkę ma. O, tutaj mamy jakieś dziwne psy, koty, tak? Pies, kot, czy co to będzie, królik? Co to będzie tutaj? To będzie chyba. Także ten jest tutaj świetny, tu go może damy. O, zobaczcie, dużo fajnych akcesoria. I trzecią figurką, bardzo, tak, to jest origami ninja, dokładnie, zresztą wygląda jak ninja, bardzo ruchomy, także wszystkie kończyny ruchome, głowa się rusza, ma dodatkowo taką kosę, rusza się, nie? Można ją obracać właściwie we wszystkie strony świata, ma kosę, tak dokładnie, Wiktorku, i dodatkowo ma takie chyba, to są gwiazdki do rzucania. No takie, z origami to jest takie. Także tutaj mamy te trzy. I tutaj za chwilkę wam zaprezentujemy naszych czterech głównych bohaterów, czyli żółwiaki Wiktorek. No i mamy, moi drodzy, zobaczcie, szybko nam to poszło. Mamy tutaj tak, mamy Donatella. Jego, to zobaczcie, tutaj jest taka z tyłu ściągawka z każdej z tych figurek i Donatello to jest gatunek żółwiak. I broń to jest nowoczesny Boken. Nowoczesny Boken to jest to, co Wiktor ma. Pokaż. To twoją broń, ty też masz nowoczesny Boken. O właśnie, to jest to. Ja wiem, że on ma takie swoje supermoce, czyli to jest to, a może tak to, być? To. To są tych supermoce, tak? No, może tak. Myślę. No dobrze, bo to jest ich broń, a to jest supermoc. Tak. Tak to może być, tak. Tak. Tutaj mamy Donatello, co ma z tyłu jeszcze tutaj? Drona. Drona ma tutaj, obróć mi go, bo go nie umiem chwycić. Zobaczcie, wykonanie tych figurek oczywiście, pokaż jak, tak dokładnie, jak, no tak jak pokazywaliśmy z mutantami, wszystko się rusza, nogi w kolanach, tak, w łokciach wszystko się zgina, głowa się kręci. Mi się też podoba, ona też takie, to jest, ręce tak bardziej. To jest Rafael, tak, Rafael, on jest bykiem. Zobaczcie, jakie on ma te dodatki wszystkie, które są tutaj, to są te pięści, tak? A tutaj mu dałem te normalne. On i tonfy. Tu ma... On tutaj ma te takie czerwone tutaj. Pokaż. No obracaj śmiało tą figurką, żeby... O, tutaj. Zobaczcie z tyłu, jaki ma pancerz. No jest kawał, można powiedzieć, że jest kawał byka. Zaraz będziemy pokonywać chyba tych złych tutaj, co? Dobra. Mamy, i teraz mamy dwóch świetnych, tak? Jaszczurowaty. A, to jest jaszczurowaty i on ma broń tonfę, tak? Tonfę. Tu on ma dwie tonfy. Dwie tonfy ma nawet, tak? Tonfa, pokaż broń, którą mamy, tonfę, ta naszą, którą pokazywałeś na początku. Tak, to jest tonfa. No i mamy Michelangelo i Leonardo, którzy są na deskorolkach. Oczywiście deskorolki są odpinane, możesz zaprezentować, jak się odpina deskorolkę. One mają od spodu, pokaż go od spodu. Takie otwory, tutaj jest takie wyżłobienie na... I on ma super moc, swoją ten miecz tutaj. On ma, to jest super miecz, ma miecz. Z tyłu ma tutaj ten... Swoją katanę tak zwaną, tak? Zobaczcie, super wykonanie, elegancko. A Michelangelo, on ma, to jest jego super. Tak. Ma
A każdy z nich miał... Tak. Ten oprócz tego. A ten nie miał, tak? Ten aha. Nie miał. Czyli ta trójka i miała. I on ma deskę. I on też ma deskę i ma nunchaku, tak, swoją i broń. I specjalność ten. I oczywiście wszystko z detalami elegancko wygrywa. Jak myślicie, zrobimy jakiś najazd wojenny? Co? Pobawimy się, jak dostaniemy sprzęty. Tam, pokaż Wiktorku, o tu już się demolka zaczyna. Pokaż nam ten, pokaż nam... Motoryk? Motory, tak. Teraz wam zaprezentujemy, moi drodzy, motory. Mamy dwie sztuki. Tutaj mamy motor... A je można łączyć, tak? Te zestawy. Jeden z drugim można połączyć? No dobra, no to... Zobaczcie, to są motocykl Shellhawk, tak zwany. I tu jest Michelangelo. Tutaj możecie zobaczyć wszystko. W zestawie unikalna figurka. A tutaj mamy z Leonardo, tak. To wam zaprezentujemy zaraz, wyrzutnia pocisków, można je zmieniać, wysokość. Zobaczcie tych, świetnie opakowane. O. Czyli są dwa takie zestawy i chyba, czy te pozostałe też, bo tutaj widzę tylko z tyłu są dwa, więc chyba mamy tutaj komplecik z tego co tutaj widać. Od kogo? No to otwieraj już, którego bierzesz? Otwiera już pierwszego, a ja wam zaprezentuję tutaj na przykładzie motoru z Angelo, jak mniej więcej wygląda opakowanie. O, zobaczcie, tutaj macie jakie figurki są do, proszę cię bardzo, do zebrania, a tutaj mamy jeszcze tą rarytas na koniec. Także my sobie te motory tutaj zaraz otworzymy, no i co? I będziemy jeździć, co? Wiktor jest zaoferowany, zobaczcie, próbuje się dorwać, ale myślę, że mu pomogę, także zaraz do was wracam. No, moi drodzy, jesteśmy z powrotem już po złożeniu naszych motorów. Tak jest. Tak jak wspominaliśmy, mamy dwie wersje kolorystyczne, które żółwie na nich zasiadają. Pomarańczowy Michelangelo, Leonardo i to jest Leonardo, tak? Dobra, moi drodzy, pokaż, zaprezentuj. One są takie same, nie różnią się tylko i wyłącznie kolorem. Tak. Kolorem i hopkiem. Kolorem i żółwiem, który na nich zasiada, ale... Tutaj ma taką naklejkę tutaj, a tutaj to nie ma. A, różnią się naklejkami jeszcze, dobra. O, zobaczcie, jak wygląda. Dokładnie, calutki. Fajnie motor, bardzo fajnie jeżdżą. O, ten jest już w takim formacie niższym, bo, moi drodzy, je można w... Regulować wysokość. Zobaczcie, tak. Tylne i przednie koła, tak. Czyli zrób go, o, tak jest w takiej formie najniższej, zobaczcie, praktycznie siedzi na ziemi, ale wszystko dalej, pokażę, jak jeździ. Dalej śmiga, nie? O, także naprawdę one są... I te zestawy dołączane są takie te, do łączenia ich. Tak, że można je połączyć, ale zanim zaczniemy je łączyć, pokaż jeszcze, jak jest w innych wysokościach. Masz go teraz na najniższej, tak? Teraz zrób go, o, na najwyższą, tak. To jest najwyższa, czy to jest średnia? To jest chyba... Najwyższa, to jest średnia. No, o, tak będzie najwyższa, o. I to jest, widzicie, jak rower wygląda, jak wysoko jest. No. Dobra, jest, tak. Co jeszcze mają z funkcji? O, dokładnie, mają wyrzutnie. Ten ma podobnie wyrzutnie, tak, zobaczcie. To spróbuj też, strzelić. Tak, ktoś tutaj chyba nie była do końca sadzona, że miała taki słaby wyrzut, ale to nic. Figurki są inne niż te, tak, które pokaż, może ściągnij nam, jakbyś mógł, Leonardo. O, zobaczcie, tutaj Leonardo mieliśmy w tej standardowej, jest w takiej postaci, a tutaj jest w masce i w kasku, tak? Dobra, możesz go posadzić z powrotem. Natomiast Angelo też tam jest na deskorolce. No, sięgniesz. O, i też się, jak możecie zobaczyć, ma inną, ten ma kask, a ten jest bez kasku. Także tutaj one się, te figurki różnią. Zobaczcie, teraz tak, musiałbyś zrobić je na środkowy poziom, może zróbmy je. Czyli o jeden zniż, śmiało. One mają, teraz zrobię je chyba za niską. Tak też można? Dobra, mamy taki łącznik, moi drodzy, który za pomocą tego łącznika je... Możemy je złączyć. Dobra, to spróbuję teraz łączyć. Ja pokażę wam to od góry. Jak Wiktor sobie poradzi z tym. Dobra, mamy to połączone, tak, jest, dobra. Bierzemy drugiego, dobra. I łączymy go. To masz, tak. Czyli łączymy z tej strony, łączymy tutaj. I z przodu już nie łączymy, tak?
To połącz na środku go. Zniżyć go trzeba? Zniżyć, tak. I teraz je sobie połączymy. I mamy. I są połączone, zobaczcie, wygląda. I z tyłu mamy taki, można to traktować jako taki do sterowania, pewnie, prawda? Zobaczcie, jak super to wygląda, jak walec właściwie, jak czołg. Tak, to można. A można jeszcze jakiś inny. O, strzałki też tutaj można oczywiście armatki dołączyć. I, a można jeszcze jakoś inaczej połączyć, czy w ten sposób się łączy? Chyba tak. Chyba tak, tak? Bo tutaj mieliśmy. Możemy z tego jeszcze. Tak, tak, tu można jeszcze instrukcję. Mamy. Tutaj mamy instrukcję, oczywiście do zestawów jest dołączona. Tutaj i tutaj mamy ten system i tutaj jest jak właśnie je połączyć, czyli tak no właśnie żeśmy tak, to zrobili. A tu potem można, w sumie można kolejne połączyć. Tak. Czyli można kolejne na przykład rozbudowywać. To na taki wielki, no fajnie to wygląda. To jest. No i to już można połączyć tak, że jeden będzie z tyłu, a jeden będzie z tyłu. A tu jest. I dwa. No i jest. Raz, tutaj nie, tu z jednej strony łączysz. I masz też, tutaj możemy dać. Ale co najważniejsze, moi drodzy, mamy tutaj nasze łączniki, są, wszystko jest, ale to można te motory jeszcze łączyć z naszym. Tak, podaj nam go, tutaj go damy, żeby nam to tutaj nie spadło. Podaj nam ten wielki zestaw. Największy zestaw właśnie z tej edycji Turtles. Zobaczcie, 10 funkcji, nazywa się to żółwioczołg. Turtle Tank. 10 funkcji, moi drodzy. Nie wiem, czy są figurki tutaj w zestawie. Zobaczymy, ale na pewno jest duży busik, czekaj, który ma też właśnie, tak jak wspomnieliśmy, 10 funkcji. Tu te funkcje widzicie, także my sobie go teraz. A tutaj będzie połączony z motorami, także mega sprawa. My sobie to odpakujemy, moi drodzy, żeby nie tracić czasu na filmiku. Jak będzie odpakowane, to na pewno wam to zaraz zaprezentujemy, także zostańcie z nami, tak? Wiktorek tutaj odpakowuje i lecimy z tym koksem. Dobra, moi drodzy, mamy. Zobaczcie, jak świetnie wygląda. Tak. Nasz ten. Nakleiliśmy tutaj parę naklejek, było do naklejenia, czyli tam światła. Rejestracje. Taksi, lusterka, żeśmy domontowali. Co tu jeszcze? I chyba tyle z naklejek. A, z tyłu Wiktorek montował tylne światła. I tutaj jeszcze była naklejka, tak, na ten. Dobra, moi drodzy, 6 kół. Zobaczcie. 6 kół. Figurek w zestawie nie ma, ale my pasują wszystkie figurki, które prezentowaliśmy tutaj na odcinku, to wszystkie do niego pasują. Zresztą pokażmy. Mamy tutaj Leonarda. Tak, będzie kierowcą, może tak. Leonardo. A Michelangelo będzie pasażerem. I wszystko się zamyka, jak widzicie. To jest jedna z funkcji. Druga z funkcji to jest możliwość otwierania, tak. Może tak. Tylna klapa. A zobaczcie, co Wiktor zrobił. Wysunął cały. Zobaczcie, tak? Zamocuj. Tu musisz mocno ten, żeby to się zaparło. O, szczelić musi. Tak, masz? No. Czyli mamy taki zestaw bojowy, który. Tak, tu mamy klapę. Tutaj mamy kolejną klapę, gdzie możemy. Daj inną figurkę, taką mniejszą. Może jakiegoś mutanta daj. No, ten akurat. Tego chodziło mi tutaj, bo ten ma ten płaszcz, więc ninja spokojnie, o, niech siedzi, tak, zobaczcie, jest, siedzi. I można strzelać. Aha, tutaj ma strzałki, dobra, spróbuj. Poszła i jeszcze jedna jest gdzieś tutaj, strzałka chyba. A to się obraca, tak? Czyli tym można obracać. O, to jest tak zwany ten operator tego całego, tej wyrzutni. Ona się obraca dookoła i co jest ciekawe, tutaj, tu chyba za to ciągniesz, Wiktorku. Tak, o, to się otwiera, czekajcie. O, ten się otwiera i może tutaj mieć większy widok na. O, miasto. Na całe miasto, tak, dokładnie. Przejdziemy teraz do tych funkcji z powrotem. Czyli co? Mamy takie dwa mechanizmy z jednej i z drugiej strony, tak. I co możemy sobie przyczepić? Dokładnie, tak. Zobaczcie, jak to wygląda. Prosty mechanizm. O, na zaczep, jeden, i drugi. Jeszcze go. A, jeszcze możemy go wysunąć. Dobra, i tak samo możemy na przykład drugiego. Zobaczcie, jak to wygląda. Pyk. Dokładnie, i też go wysuń sobie. I zobaczcie, jak to teraz wygląda. Jaka maszyna na 8, 10 właściwie kołach. Ale co jest fajną funkcją? W
Tylko może go zrobimy w ten sposób. Teraz Wiktor strzeli jednym motorem, naciska, o, zobaczcie, naciskając ten przycisk, czyli tutaj, ja wam pokażę, zobaczcie, Wiktor zablokuje, tak, i one, tu mamy ślisko, co prawda, na dywanie zdecydowanie lepiej to wyjdzie, ale muszę przyznać, że funkcji ma, sporo. Funkcji ma to sporo, także, to jest największy, tak, to jest największy zestaw, czyli tak zwany ten tank. No i właściwie tak się prezentuje cała kolekcja, najnowsza kolekcja Tuntlesów. Wiktor mi powiedział, że bajka już leci, tak? Tak. W telewizji. O, złączył sobie. Super to wygląda, naprawdę genialnie. A spróbuj teraz złożyć jeszcze tylko tą naszą wieżę. Dokładnie tak. To najpierw tu trzeba, o tak. Spuszczamy. I to jest taki czarny ten. No, to tu jeszcze trzeba, wiesz? Wycelować. Dokładnie. Tu się czeka, bo tego wyciągniemy sobie. Tu? Tak, to zamykamy. Dokładnie tutaj bramy, rota. No i zobaczcie. No powiedzcie, czy to nie robi wrażenia, nie, Wiktor? No. Chyba ulubiony zestaw. Dobra, my się będziemy bawić. Figurki są, także zabawa na pewno będzie przednia. Jak ci się zestawik podoba? Bardzo fajnie. Najbardziej mi się to podoba. To podoba. I te funkcje z tymi, tak, z tymi motorami są super, nie? Tak, także zajęcie. Elegancko też mi się podoba. Dziękujemy firmie EPE za dostarczenie zabawek do prezentacji. Wiktor, jeszcze coś powiedzieć? Chcesz się chyba pobawić, co? Tak. Dobra, moi drodzy. No to co? Piąteczka, Wiktor. My wam serdecznie dziękujemy za uwagę. No i zapraszamy na kolejne odcinki. Tak jest. Trzymajcie się. Cześć!